Słyszysz Boga? Pośród wielu głosów, które słyszymy w trakcie życia, oprócz własnego głosu, słyszymy także głosy innych, głos Boga i wroga. Z tak wieloma głosami łatwo się pogubić. Dzisiaj będziemy mówić o 5 znakach, że Bóg do Ciebie mówi. W dzisiejszym zabieganym świecie jesteśmy tak przytłoczeni wieloma głosami, że nie możemy usłyszeć, co Bóg do nas mówi. Ale zanim przejdziemy do znaków, że Bóg do nas przemawia, musimy zrozumieć, że Bóg zawsze do nas mówi, ale nie zawsze Go słyszymy. Niektórzy z nas naprawdę pragną usłyszeć Jego głos, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie. Pan jest Bogiem znaków. Podobnie jak dał nam tęczę jako znak, że nie zniszczy już ziemi wodą, zawsze będzie nam pokazywał znaki. Jednak zanim omówimy znaki, że Bóg do nas przemawia, są pewne rzeczy, które powinniśmy o Nim wiedzieć. Bądź uważny, ponieważ jeśli zrozumiesz dzisiejszą wiadomość i 5 znaków, będziesz wiedzieć, jak porozumiewać się z Boskim i będziesz mieć jasność co do błogosławieństw, które Cię czekają w życiu. Wpisz: Bóg, słucham Cię, abyś mógł zrozumieć znaki w sposób jasny. Pierwszy punkt. Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Psalm 65:2 mówi: Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelkie stworzenie. Psalmista uznaje, że mamy Boga, który wysłuchuje naszych modlitw. Więc nie żądawaj pytania, czy Bóg wysłuchuje Twoich modlitw, ponieważ On to robi. Drugi punkt. Bóg zawsze do nas przemawia. To już zostało wspomniane, ale ważne jest, aby pamiętać. Jezus mówi w Apokalipsie godzina 3:20, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę jadał z nim, a on ze mną. Ten werset dotyczy nie tylko kilku konkretnych osób. Jezus powiedział, że jeśli usłyszymy Jego głos, to On do nas przemawia. Bóg mówi, a każdy, kto Go usłyszy i zaprosi, będzie miał szczęśliwe życie. Trzeci punkt. Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Jan godzina 16:24 mówi, dotąd nie prosiłeś o nic w imieniu moim. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Możesz się zastanawiać, czy Bóg odpowiada tylko na niektóre z naszych modlitw i ignoruje resztę. Odpowiedź brzmi – nie. Bóg odpowiada na wszystkie nasze modlitwy. Kwestia tkwi w naszych oczekiwaniach. Bóg może mówić tak, ale my chcemy nie, ponieważ szukamy nie. Może się zdarzyć, że nie słyszysz głosu Boga, niezależnie od tego, co myślisz lub czujesz. Bóg zawsze odpowiada na modlitwy, ale może nie w taki sposób, jakiego oczekujemy. Jednak na pewno odpowiada. Czwarty punkt. Nie możemy zmuszać ani manipulować Bogiem, aby odpowiedział na nasze modlitwy w taki sposób, jaki chcemy. Jak już wspomniano, Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Istnieje popularne powiedzenie: dopóki jest człowiek modlący się, jest Bóg odpowiadający. Jednak Bóg jest suwerenem i może wybrać różne sposoby odpowiedzi. Powinniśmy oczekiwać odpowiedzi, ale nie myślmy, że możemy zmusić Boga do odpowiedzi według naszego życzenia. Piąty punkt. Nie słyszymy Boga, ponieważ nie zwracamy uwagi. Wielu ludzi nie rozumie, czym jest modlitwa. Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, ale także słuchanie Go. Oznacza to, że powinniśmy mówić i słuchać. Niestety, większość ludzi tylko rozmawia z Bogiem i odchodzi,
nie słuchając go. Później pytają, dlaczego Bóg nie rozmawia z nimi. Dlatego będziemy się starać słuchać Boga po rozmowie z Nim. Nie możemy zmusić Boga, aby mówił do nas w taki sposób, jaki chcemy. Bóg nie może być ograniczony naszymi pomysłami i pragnieniami. On jest naszym Stwórcą i pragnie mieć z nami bliski związek. Bóg chce, abyśmy byli w stanie Go słuchać w każdej chwili, ale często szukamy wielkich doświadczeń. Chcielibyśmy, aby Bóg rozmawiał z nami za pośrednictwem aniołów lub snów. Wyobraź sobie to. Jesteś na konferencji i potrzebujesz, aby Bóg przypomniał ci coś ważnego przed przemówieniem. Ale nagle zasypiasz, a Bóg pokazuje ci sen. Kiedy się budzisz, co powiedzą ludzie? A może jesteś na nogach, a nagle się przewracasz? Ludzie wokół ciebie wezwą karetkę pogotowia, aby ci pomóc. Czy widzisz, jak czasami oczekujesz, że Bóg będzie do ciebie mówił w określony sposób, ale nie zawsze ma to sens? Teraz, gdy to wyjaśniliśmy, oto 5 znaków, że Bóg do ciebie mówi. Proszę, nie zapomnij polubić tego kanału, udostępnić ten film i zasubskrybować nasz kanał. Pierwszy znak. Twoja intuicja. Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć coś głęboko, nawet gdy pytają, skąd wiesz i nie możesz tego wytłumaczyć, ale jesteś tak pewien, że masz rację lub źle? To nazywa się intuicją. Jako prawdziwy wierzący, w tobie mieszka Duch Święty i to On daje ci tego rodzaju wiedzę. Bóg komunikuje się z tobą poprzez swego ducha, który mówi do twojego ducha. Ta wiedza jest w tobie. Im więcej czasu spędzisz w obecności Boga, ucząc się słuchać Jego głosu, tym łatwiej Go rozpoznasz. Drugi znak. Poprzez sny i wizje. To kolejny sposób, w jaki Bóg może do ciebie mówić. Może dać ci sny lub wizje, tak jak zrobił to z Józefem w Księdze Rodzaju 37:9, gdzie powiedziano: i miał jeszcze inny sen i opowiedział go swoim braciom, mówiąc: oto miałem jeszcze jeden sen i oto słońce. Księżyc i 11 gwiazd skłaniały się przede mną. Jeśli więc dostajesz sny lub wizje, to znak, że Bóg do ciebie przemawia. Trzeci znak. Poprzez jasny głos Boga. To nie jest bardzo powszechne, ale Bóg może do ciebie mówić w sposób jasny i słyszalny. Usłyszysz Jego głos i od razu będziesz wiedział, że to On. Tak jak Saul, który stał się Pawłem w Biblii, ty także możesz usłyszeć, jak Bóg do ciebie mówi. Czwarty znak. Poprzez inne osoby i wydarzenia. Bóg również może do ciebie mówić za pośrednictwem innych ludzi. Może to być twój pastor, małe dziecko, a nawet znak drogowy. Bóg potrafi do ciebie przemawiać na wiele różnych sposobów. Najważniejsze jest być uważnym i rozpoznać, że to głos Boga. Piąty znak. Poprzez Jego Słowo. To jest główny sposób, w jaki Bóg mówi. Zawsze mówi poprzez swoje Słowo i nigdy nie powie niczego, co byłoby w sprzeczności z Nim. Bóg nie może się zaprzeczać. Nie powie niczego, czego nie ma w swoim Słowie, ponieważ On już wszystko zna. Słowo Boga powinno być twoim głównym przewodnikiem, aby nie dać się zwieść innym znakom, które uważasz, że otrzymujesz od Boga. Na przykład Bóg może mówić w twoim wnętrzu, abyś kochał więcej. Jest to zgodne ze słowem Boga. Ale jeśli nadal słyszysz, że powinieneś szukać zemsty na tym, kto cię zranił, nawet jeśli masz sny i widzisz jasne kroki do podjęcia, zastanów się.
Co by zrobił Bóg w tej sytuacji? Jeśli odpowiedź nie jest zgodna z Słowem Boga, to cokolwiek słyszałeś lub widziałeś, nie pochodzi od Niego. W swoich modlitwach powiedz Bogu, że Go słuchasz i proś, aby te znaki stawały się coraz bardziej jasne, ponieważ Bóg zawsze Cię słucha. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę polub, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał. Niech Bóg Cię błogosławi. Dziękuję.